kontestacja. No i witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Maciej Binert, a jest niedziela, godzina 20.05, niedziela 17 lutego 2003 roku. Audycja firma na emigracji z Maciejem Binertem. Halo. Halo. A dzisiaj mamy gościa w audycji. Gościem jest właścicielka fajnej firmy ATS, pani Ania Stankiewicz. Witam Cię, Aniu. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, dobry wieczór. Fajnie, że jesteś. Powiedz, nadajesz z Polski czy z tego, z Norwegii? W tej chwili nadaję z Polski, jestem obecnie w Polsce. Fajnie, w Szczecinie pewnie, co? W Stargardzie Szczecińskim. W Stargardzie, no to obok Szczecina. Tak, no to, ale prawie, tak. Że tak, nad morzem. No prawie. Chociaż ten Szczecin tak zupełnie nad morzem też nie jest, jak sobie niektórzy myślą. No nie, nie tak sobie niektórzy jeszcze wyobrażają, daleko, że jest, ale jeszcze jest kawałek do tego morza. No właśnie, jest około stówki nawet, nie? Tak, stówka, tak. No, a tak wszyscy sobie myślą, że Szczecin to na wybrzeżu, nad morzem. Tak, Szczecin nad morzem. Mhm. Okej, słuchajcie, tak, Ania prowadzi firmę ATS, zajmującą się? Teraz przekazuję głos, no. Tak ogólnie rzecz biorąc, to zajmujemy się pomocą tym Polakom, którzy znajdują się w Norwegii. Pomagamy w różnych sprawach, i sprawy urzędowe, i księgowe, i czasem jeszcze innego typu sprawy. Generalnie przyjmujemy wszelkie zlecenia, jak trzeba coś gdzieś pomóc komuś, ktoś coś nie może załatwić, to pomagamy, staramy się pomóc wszystkim. I skąd taki pomysł na biznes? Pomysł na biznes zrodził się, jak wyjechałam do Norwegii. Było tak, że zazwyczaj ktoś coś chciał, żeby w czymś pomóc. No i tak pomagałam trochę tu, trochę tam. Znałam angielski, później się szybciutko nauczyłam języka norweskiego. No i tak pomagałam, aż w końcu stwierdziłam, że można na tym zarobić, żeby coś fajnego innym ludziom pomóc. I tak się zrodziło, no. Wiesz co, myśmy jakiś czas temu mieli tutaj gościa z Norwegii, fajnego kolegę Karola. On dużo opowiadał właśnie o swoim starcie, on tam jest jakiś czas, jest inżynierem, że nie było łatwo oczywiście, tak jak emigracja na początku. No, natomiast zrodziło się wiele pytań takich w związku z tą audycją, że już taki dokładnych o podatki, o rozliczenia, ewentualnie poszukiwanie pracy. No i dlatego sobie pomyślałem w zeszłym roku, żebyśmy o tym porozmawiali z fachowcem, a tutaj rzeczywiście po drugiej stronie jest naprawdę osoba, która chyba ma taką, to jest największa firma, zdaje się mi, nie? Która w takim czymś się zajmuje. Nie jest największa. Nie jest no największa. Nie jesteśmy największą firmą. No to po tej audycji będzie. No, miejmy taką nadzieję. Jest jeszcze jakaś większa. Dobra, pisze Ninja z czata, ponoć norweskiego łatwo się nauczyć. Co to na to? Dla mnie pojęcie względne. Uważam, że teoretycznie tak. Na pewno w języku norweskim jest dużo mniej słów niż w języku polskim. Dużo mniej odmian czasowych niż w języku angielskim. Jest bardzo podobny do języka, może nie bardzo, ale jest podobny do języka niemieckiego. Dla mnie było bardzo łatwo się nauczyć języka norweskiego. Zależy, jakie kto ma zdolności. Jedni uczą się języka norweskiego siedząc i potocznie mówiąc, zakuwając ten norweski i im nie idzie. Inni po prostu, innym wchodzi to jakoś tam do głowy sam ten język, ale generalnie najłatwiej nauczyć się języka, wiadomo, łatwo nie jest, kiedy ktoś siedzi w Polsce i uczy się norweskiego i nigdy nie miał z nim nic do czynienia, a dużo prościej jest Polakom uczyć się norweskiego, kiedy pracują z Norwegami. Wtedy naprawdę ten język szybko wchodzi, a ponieważ ma małą ilość słów, to dużo łatwiej tego języka się nauczyć, nie? Najgorzej jest, jak Polacy, którzy wyjeżdżają do Norwegii, chcą się nauczyć języka, a niestety pracują z innymi Polakami, no wtedy wiadomo, że jest dużo trudniej, tak? Bo tego języka jednak się nie używa i gdzieś tam on nie przewija się na co dzień, nie? A kiedy pracuje się z Norwegami, no to chcąc, nie chcąc, można się szybko nauczyć. Mhm. A tak wiesz co, powiedz, zareklamuj twoją stronę.
internetową, żeby sobie już ludzie mogli poczytać coś o tym. Zapraszam na stronę internetową www.pomoc-w-norwegii-2i-na-końcu.com. Tam można sobie poczytać. Bardzo dużo ciekawych informacji. Staram się publikować wiele artykułów, nowości, jakichś tam porad i prawnych, i takich z życia wziętych, o pracy, o odzyskiwaniu należności, bo tym też się zajmujemy, o rozliczaniu podatków. No generalnie bardzo dużo, myślę, ja uważam, że bardzo dużo ciekawych informacji na naszej stronie można znaleźć. Staram się gdzieś tam docierać do tych ludzi, którzy są w Norwegii, żeby nie tylko za pieniądze, ale również za darmo mieli jakiś taki dostęp do tej informacji, żeby widzieli, co się dzieje i jak trzeba postępować w określonych sytuacjach. No właśnie, to przyszedł czas, żeby zaprosić słuchaczy do dzwonienia, do aktywnego uczestniczenia w audycji. Można to zrobić poprzez Skype'a, kontestacja.com, to jest nasz nick Skype'owy, lub pod numerem 222-195-321 do Warszawy i to już trzeba tam troszeczkę za to zapłacić, ale z kolei te numery, ktoś kto dzwoni na telefon ma priorytet tutaj. Oczywiście też pytania można poprzez czata zadawać, także pozdrawiam wszystkich na czacie, już Rolda Blika pozdrawiam, Ninja pozdrawiam, pozdrawiam także Patryka, MZ. Właśnie, no i jeszcze zapraszam wszystkich chętnych do zadawania pytań, do słuchania nas dalej, a słuchacie audycji Firma na Emigracji, to mówię dla tych, którzy się dopiero teraz włączyli, z Maciejem Binertem, a dzisiaj gościa mamy, panią Annę Stankiewicz, która jest właścicielką firmy ATS, która zajmuje się doradztwem personalnym, doradztwem podatkowym i jeszcze wieloma rzeczami związanymi z emigracją do Norwegii. Także zachęcam do zadawania pytań. Nie stracicie takiej okazji. Dokładnie tak. No, fajnie, nie? Tak, a fajnie. Jeszcze, co chciałem się spytać, mam parę jeszcze fajnych takich parę myśli. Słuchajcie, jaka to jest skala Polacy w Norwegii? I ile to jest osób? Jak myślisz? Albo jak wiesz? To poczekaj, zaraz ci powiem. Ostatnio sprawdzałam, zaraz poczekaj, sobie sprawdzę, bo sobie gdzieś to ostatnio nawet wpisywałam. No to nie musi być jakaś taka, wiesz, to, co do osoby, nie? Wiesz co, już zaraz ci powiem, bo mam takie dane z 1 grudnia bodajże, z 1 stycznia 2012 roku. Czyli z zeszłego roku. Tak, bo to się, to gdzieś tam jest liczone, to jest liczone sekundkę, jakbyście poczekali. Tak, to zaraz sobie tutaj sprawdzę w swoich notatkach. Trochę mam tutaj słaby dostęp do serwera w tej chwili. Może zadaj inne pytanie, a ja sobie popatrzę. Słuchaj, jak sobie norweski rynek pracy, co możesz o tym powiedzieć? Jakie osoby są poszukiwane, jakie profesje są poszukiwane? To znaczy, jeśli chodzi o norweski rynek pracy, to no wiadomo, polski budowlaniec jest jak najbardziej pożądaną personą na terenie Norwegii. Z racji tego, że Polacy są bardzo pracowici, bardzo dobrze wykonują swój zawód i wykazują chęć pracy, tak? Wiadomo, że oczywiście norwescy inżynierowie też są, powiedzmy, bardzo dobrze wykształceni i bardzo dobrze pracują, aczkolwiek nasza mentalność w połączeniu z naszymi umiejętnościami to jest coś, co jest dla Norwegów czasem nawet szokujące. Oprócz tego branża sprzątająca, też jest bardzo dużo osób, które są pożądane do sprzątania. Zresztą jak chyba w każdym kraju, generalnie jak się zatrudnia obcokrajowców, to zazwyczaj właśnie na stanowiskach właśnie takich gdzieś w branży budowlanej i sprzątającej, aczkolwiek jest też całe mnóstwo Polaków, którzy pracują gdzieś na jakichś wyższych stanowiskach. Też i w szkołach, i w przedszkolach, i w sklepach. Coraz więcej widzi się Polaków w Norwegii. Właśnie sobie tutaj wyszukałam te moje notatki. Na dzień 1 stycznia 2012 było około 70 tysięcy osób Polaków w Norwegii. Takich to nie jest legalnie. Dużo. Powiedzmy, tak, legalnie zarejestrowanych. Powiedzmy, że to nie jest dużo, jeżeli popatrzymy na przykład na Anglię czy inne kraje. Jednakże, biorąc pod uwagę, że w Norwegii jest 4 miliony ludzi tylko i jednak tutaj ta populacja nie jest taka ogromna, no to można powiedzieć, że to jest dużo. Nie oficjalnie. Proszę?
Szacowałem sobie, że mniej, wiesz, że to będzie mniejsza skala, że jakieś 30 tysięcy. Wiesz co, ale to się powie... Nie, 30-40 tysięcy było jakieś 3-4 lata temu, z tego co pamiętam. Ale to się naprawdę bardzo powiększa, jednakże nieoficjalnie mówi się nawet o 120 tysiącach osób. To są nieoficjalne dane, nie? Także tak mniej więcej to wygląda. No trochę jest. To jest z tego co wiem, z takich ostatnich danych, z tego co pamiętam, to Polacy w ogóle byli największą mniejszością narodową w Norwegii. Nie ma większej ilości imigrantów niż właśnie Polaków w Norwegii. A są jeszcze jakieś inne mniejszości takie znaczące, które naprawdę nie da się ich nie zauważyć? To znaczy, nie wiem czy to nie są mniejszości, ale... Na przykład nie wiem, Azylanci polityczni, tak? Z Afryki, z państw afrykańskich, tego jest bardzo dużo. Pakistan też, ja się nie orientuję dokładnie akurat, jeśli chodzi o ten temat, ale na pewno azylanci polityczni z Afryki, nie? To wiem, że to jest bardzo duża grupa ludzi. No i co oni tam robią? Na przykład czy, że taki azylant z Afryki, co tam robi? Co oni tam robią? Starają się tak żyć jak, znaczy, ja tu nie chciałam subiektywnie się wypowiadać, ani chciałabym się wypowiadać tak, jak się wypowiadają inni Norwegowie na ten temat. Macie bardziej obiektywna, aczkolwiek czasem się nie da. No oni generalnie, jak wszyscy dobrze wiemy, nie za wiele umieją, tak? Oni mają bardzo takie postrzeganie świata, że samo przyjdzie, samo się stanie, tak, ale... Tak, no w końcu są w Norwegii, tak, także tu wszystko już się należy. Tak jest, miałam... Cel został osiągnięty życiowy, wyjazd do Norwegii. Tak, są osoby, Norwegowie, którzy pomagają takim azylantom politycznym, no to tak naprawdę to się zaczyna od tego, że oni muszą, oni tych ludzi zbierają do takich... Oni mieszkają w takich, powiedzmy, specjalnych domach dla nich przystosowanych. Oni muszą ich nauczyć robić zakupy. Pani o tym mówisz, wiesz? Takich specjalnych domach dla nich przystosowanych. To nie są jakieś Asylheimy, coś takiego? To są dokładnie. To znowu rzeczy po imieniu. Tak jest. To jest to i oni muszą się uczyć wszystkiego i tak naprawdę to oni zaczynają uczyć się od tego, że jest pieniądz i że tym pieniądzem należy jakoś obracać i że należy zrobić zakupy, tak, jak się te zakupy robi i tak dalej, i tak dalej. Także jak już się tego nauczą, to później się uczą tego, że można zrobić to zarobić. Że można zrobić dobry biznes na przykład na rodzeniu dzieci i tak dalej, tak? Także wiadomo, duża część, może nie duża, ale jakaś tam część pracuje, stara się żyć normalnie, może tak to też jest, wynika z kwestii charakteru, tak? A inna część po prostu nie rozumie do końca, tak? Ja tak to postrzegam, że oni tak nie rozumieją do końca, co się wokół nich dzieje, tak? Także to... No, gdzieś tam sobie spacerują po mieście, kiedy inni pracują, to oni sobie tam spacerują z dziećmi po mieście. Gdzieś tam pójdą po jakiś zasiłek. No tak to wygląda, tak? No nie oszukujmy się. Norwegowie też tego nie lubią. Duża część Norwegów się denerwuje. No ale tak już jest i Norwegia na to sobie pozwala, widocznie stać Norwegów na to, więc... No my Polacy niestety nie możemy liczyć na żadną pomoc ze strony Norwegii, jakąś tam szczególną. Dlaczego? Tak? Znaczy się w sensie takim, że... Nie mamy takiej sytuacji politycznej, tak? Rozumiem? Sytuacji politycznej i zawsze... Umiemy zrobić zakupy, tak? Tak, możemy wrócić do kraju, jak nam się nie podoba. Czyli jesteśmy, ale tutaj nie mogę powiedzieć, bo jesteśmy traktowani na równi, identycznie jak Norwegowie, tak? Jeśli chodzi o prawo. Podlegamy dokładnie pod te same prawo norweskie, pod jakie podlegają Norwegowie, także tutaj nie ma żadnych jakichś tam uchybień w tym temacie i tak teoretycznie mówię, tak? Bo czasem się zdarzają jakieś sytuacje, gdzie Polacy są traktowani może troszkę gorzej, a może tak odczuwamy po prostu, bo możemy jak zwykle zawsze się czujemy poszkodowani i gdzieś tam pewne sprawy odbieramy jakby trochę, powiedzmy, jesteśmy przyczuleni na niektórych punktach, więc to trochę odbieramy inaczej. No ja z doświadczenia mam kontakt z tysiącami osób, więc z doświadczenia wiem, że czasem rzeczywiście tak jest, że czasem jesteśmy troszkę przeczuleni, tak? Ale zdarzają się podobnie. To temat rzeka, ale generalnie zdarzają się sytuacje, że Polacy są oszukiwani, wyzyskiwani, ale to może bardziej nie przez urzędy norweskie, tylko bardziej przez innych, tak? Z racji tego, że nie znamy języka, że się boimy, że
No, z racji jakichś tam jeszcze innych tematów. Jest to kwestia taka jakby uregulowania pobytu, bo tam trzeba mieć jakieś zezwolenie na pobyt, czy coś takiego, czy nie? Więc tak, jeśli chodzi o Norwegię, wygląda to tak, że przez 3 miesiące możemy sobie jako Polacy przebywać na terenie Norwegii, poszukując pracy. Przez 6 miesięcy możemy sobie przebywać na terenie Norwegii, poszukując pracy i nie potrzebujemy na to żadnych zezwoleń. Aby pracować w Norwegii bez zezwoleń, możemy pracować 3 miesiące i wrócić do kraju. Jednakże, aby tak już jakby ktoś chciał na stałe przyjechać do Norwegii, sobie mieszkać, żyć i pracować, potrzebne jest coś takiego, kiedyś było, czy może zacznę od początku, do jeszcze niedawno, do 2011 roku było coś takiego jak pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii i każdy, kto chciał pracować w Norwegii, musiał posiadać takie zezwolenie. I to się zdobywa na policji w oddziale dla emigrantów i ogłoszono wszem i wobec, że to zostało zniesione. I zostało to zniesione w taki sposób, że nadal musimy pójść na policję, nadal musimy się zarejestrować, tylko wcześniejsze pozwolenia na pobyt polegały na tym, że je się odnawiało albo co 5 lat, albo co roku, a w tej chwili każdy, kto posiada umowę o pracę lub też posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą, może złożyć wniosek o takie, to jest nawet nie pozwolenie, teraz się nazywa, tylko to się nazywa poświadczenie zarejestrowania na policji i jak już coś takiego się zdobędzie, to się zdobywa dożywotnio, jednakże dokument ten jest ważny tylko i wyłącznie w momencie, gdy spełnia się warunki do uzyskania takiego dokumentu, a warunkiem uzyskania takiego dokumentu jest to, że posiada się albo pracę w Norwegii, albo działalność gospodarczą, albo posiada się jakieś regularne środki, tak, które wpływają na konto, aby żyć sobie godnie w Norwegii. Więc generalnie dla mnie bynajmniej w moim rozumieniu nic się nie zmieniło, ale no, powiedzmy, że pozwolenia zostały zniesione i teraz jest tylko rejestracja. I to samo się tyczy pracy, tak? Czyli rozumiem, że na przykład, nie wiem, przyjeżdża sobie ktoś z Polski i sobie pomyślał, tak, będę szukał pracy w Norwegii, bo takie też jest pytanie na czacie. Nie musi dbać o jakieś zezwolenie, może sobie poszukiwać pracy i zatrudnić się bezpośrednio u pracodawcy. Przez 6 miesięcy można sobie szukać pracy, przez 3 miesiące można sobie pracować, tak? Po tym czasie należy zgłosić się na policję, najpierw trzeba dokonać takiej rejestracji internetowej, na stronie udi.no. Po dokonaniu takiej rejestracji należy udać się na posterunek policji i na posterunku policji można zdobyć właśnie taki rejestrnik z BEVIS, jeżeli posiada się umowę o pracę. I ta umowa pracy musi być w jakimś, nie wiem, w zakresie jakimś, powiedzmy, że to musi być pełen etat, czy mniej, czy więcej, czy starczy jakoś tam, tak jak na przykład jakiś part-time, czy coś takiego. To znaczy umowa o pracę musi być umową o pracę, tak? Czyli to powinna być jakaś minimum to jest taka standardowa umowa o pracę, tak? Czyli że ileś tam procent etatu, no wiadomo, że nie 5% etatu, bo przypuszczam, żeby coś takiego nie przeszło, ale powiedzmy, że tam od 30 czy tam od 25% etatu powinna być taka umowa. Wynagrodzenie powinno być minimalne zachowalne, tak? Ponieważ na minimalne, przepraszam. Minimalne. Tylko słowo minimalne. Co znaczy wynagrodzenie minimalne? Jakie to jest wynagrodzenie? To znaczy tak, jeśli chodzi o Norwegię, wygląda to tak, że Norwegia sobie ustaliła stawki minimalne dla kilku branż. I to jest, te stawki minimalne, one się bardzo, bardzo dużo zmieniają. Ja niestety tych stawek minimalnych nie mam w głowie, ale ja sobie zaraz wejdę na swoją stronę tutaj internetową i mogę bardzo dokładnie powiedzieć, jakie to są stawki minimalne, ale nie wszystkie branże mają te stawki minimalne, tak? Ponieważ stawki minimalne obowiązują tylko i wyłącznie w branży budowlanej, w branży sprzątającej oraz w branży rafineryjnej oraz w branży jeszcze rolnictwo. Tutaj obowiązują stawki minimalne i te stawki minimalne są dość zróżnicowane, ponieważ to wszystko zależy od stażu pracy całościowo, również zależy od stażu pracy w Norwegii w danym zawodzie u danego pracodawcy, również zależy to od wieku danej osoby, także tutaj bardzo wiele czynników wpływa na to, pod jakie stawki minimalne ktoś podlega. Ja nie mam teraz dostępu tutaj za bardzo do serwera, bardzo mi jest ciężko, ale
Mogę tak... No to jest na twojej stronie, tak? Zresztą pocałuję. Tak, tak, jeśli jest na twojej stronie, chociaż jest zainteresowana, to sobie poczytam. Tak, dokładnie, dokładnie tak. No mogę powiedzieć tak mniej więcej, tak, że w rolnictwie bodajże jest to około 120 chyba koron, to jest stawka minimalna w rolnictwie, w branży budowlanej. O godzinę? O godzinę pracy, tak, tak. Ile tak. to jest na zupki? Około 60 zł. Tak, no ja tak podaję te wartości, tak trochę nie lubię się posługiwać takimi wartościami, których nie jestem do końca pewna i które nie są precyzyjne, ale niestety nie mam w tej chwili po prostu nie mam możliwości, aby podać te stawki tak bardzo dokładnie, tak? Także tutaj zastrzegam, że to nie są wartości, które są jakby gdzieś tam do zapisywania albo do zastosowania. Zawsze można zadzwonić do nas i się zapytać, ale... W branży budowlanej jest to około 140 koron za godzinę pracy dla pracownika niewykwalifikowanego bez stażu pracy, tak? I taki pracownik po roku czasu, po roku przepracowania w Norwegii jakiegoś tam danego pracodawcy, nawet jako niewykwalifikowany, może starać się już tutaj o większą wypłatę, tak jest. A co by się stało na przykład, gdyby ktoś stracił pracę, na przykład, nie wiem, pracował i jakoś tam coś się stało, że musiał się zwolnić, albo firma go zwolniła, czy upadła, taki Polak ma jakieś prawo tam do ewentualnie do zasiłku, czy do czegoś? To znaczy tak, jeśli chodzi o zasiłki, jeśli chodzi o upadłość firmy, bo to jest kilka tutaj, można na kilku płaszczyznach na ten temat rozmawiać. Jeśli chodzi ogólnie o to, kiedy ktoś straci pracę, to podlega oczywiście pod przepisy norweskie, dokładnie tak samo jak wszyscy Norwegowie. Tak więc, aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy mieć w roku przepracowanym, zakończonym, ostatnim zarobione powyżej 118 tysięcy koron brutto, tak? Czyli jeżeli w tym roku na przykład straciliśmy pracę, to rok 2012 zamknięty, powinniśmy mieć zarobione powyżej 118 tysięcy koron brutto. I to jest taki jeden główny warunek, tak? Tych warunków jest jeszcze kilka, na przykład tak jak dla nas Polaków, nie można wyjechać z Norwegii i pobierać sobie zasiłku dla bezrobotnych, będąc w Polsce, tak? Są od tego wyjątki, ale to już dużo by mówić, bo byśmy mogli kilka godzin na ten temat rozmawiać. Tak, dokładnie, dokładnie. Jeżeli ktoś to sobie po prostu dopyta, tak jak właśnie u mnie, też jeszcze nie podaję tam jakichś takich danych. Jak ktoś będzie chciał, to sobie sprawdzi, tak. A ktoś będzie chciał... Należy nam się zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli ktoś nie zarobił w roku ubiegłym, to jest jeszcze taka dopuszczalna ewentualność, że w ciągu ostatnich 3 lat zakończonych trzeba zarobić 230 tysięcy koron brutto, tak? Także tu są jakieś takie progi finansowe, tak? Ile trzeba byłoby zarobić. Jeśli chodzi o upadłość firmy, na przykład jeżeli firma upadnie, no to jest coś takiego jak fundusz gwarantowanych świadczeń płacowych, tak samo jak w Polsce. I tutaj też obowiązują bardzo podobne zasady jak w Polsce, także nie będę się nad tym za bardzo rozwodziła, bo to też jest na naszej stronie internetowej, można sobie poczytać, gdyby ktoś miał takie bardziej szczegółowe pytania, jakieś takie bardzo sensytywne, bym powiedziała, dotyczące konkretnej osoby, to jak najbardziej mogę odpowiedzieć na takie pytania. A już tutaj sobie znalazłam stawki minimalne. Na placach budowy pracownik wykwalifikowany na dzień dzisiejszy 169 koron, a pracownik to się tak zmienia, naprawdę to 1 kwietnia 2012 roku teraz są te stawki, one ostatnio cały czas się zmieniały. Wykwalifikowany 169 koron, niewykwalifikowany bez doświadczenia w zawodzie 152 korony, a niewykwalifikowany z co najmniej rocznym doświadczeniem w zawodzie 158 koron. I pracownicy poniżej 18 roku życia 102 korony. I to jest branża budowlana, przemysł stoczniowy, pracownicy wykwalifikowani troszeczkę mniej, mają 148,29 korony. Nie, to myślałem, że stoczniach jednak się więcej zarabia. Tak to wygląda. Pracownik wyspecjalizowany 141,53, a pomocnik 134,85 korony. I tutaj jeszcze jest, jakbyście chcieli wiedzieć, rolnictwo, ogrodnictwo, i to jest najgorsza branża, najmniej płatna tutaj, mogłabym powiedzieć. Pracownicy poniżej 18 lat 82,5 korony. No i w branży rolniczej wygląda to tak, że tutaj też są pracownicy, którzy gdzieś tam w jakichś okresach czasu tylko pracują, tak? Ale generalnie pracownik niewykwalifikowany 121 koron, 0,15. To tak pokrótce, szybciutko, nie?
Jak za to można żyć, za takie tam 130 koron na godzinę? Co można sobie za to kupić? Za, to, za takie 130 koron na godzinę, co sobie można za to kupić? Za 130 koron, co można kupić w Norwegii? No takich zakupów jakichś wielkich się nie zrobi. No powiedzmy, że liczmy chleb około, zależy jaki kto chleb kupuje, tak? Ale średnio liczmy 15-20 koron chleb, masełko 25 koron, śmietana 20 koron, mleko 20 koron. Często za godzinę, można kupić 10 chlebów około, tak? Tak, ale wiesz, to jest, najbardziej zadziwiające w Norwegii, że za godzinę pracy, poczekaj, żebym nie zepsuła, no. Za godzinę pracy kupisz, poczekaj, 10, nie zdradzę sekretu, co liczę, 10, około 12 litrów benzyny albo diesla. A w Polsce za godzinę pracy, no zależy, litr, dwa. No nie wiem, już no ile tam się zrobi. Ale niesamowite, niesamowite. A taki za godzinę pracy kupisz 11-12 litrów. To jest niesamowite, to nie wiem, tam chyba wszyscy jeżdżą tak. Dużymi z tymi amerykańskimi tymi muscle carami. Dużo jest takich, jeżdżą, no, dużo jest takich samochodów. Samochody kochają. I też bardzo lubią samochody takie z starych czasów. Mhm. Bardzo dbają o te samochody, restaurują, pielęgnują i latem strasznie dużo tych samochodów jeździ i to jest taki, no piękne te samochody. Te samochody. Coś lato krótkie jest, co? Lato? Mhm. Wiesz co, jak zawsze kochałam śnieg i zimę. Tak mogę powiedzieć, że po latach mieszkania w Norwegii jakoś nie przebadam. No właśnie teraz to jest takie moje też pytanie. Ale zachęcam do dzwonienia. Słuchacie audycji Firma na Migracji. Bardzo się fajnie rozmawia. Włączy się też do rozmowy 222-195-321. To jest telefon skalpowy nick, to jest kontestacja.com. A dzisiaj gościem moim jest Ania Stankiewicz. Jest to pani, która prowadzi w Norwegii firmę konsultingową, doradczą dla Polaków, którzy chcą tam, którzy tam pracują i tam mieszkają. I wiesz co, chciałam się spytać, jak się prowadzi firmę w Norwegii? A to zależy. Taką to zależy. Taką jak twoja. Taką jak moja. Ale w jakim sensie pytasz? Męczą podatki, urzędnicy, smuciaki jakieś takie, wiesz, narzekacze. I powiem ci tak. Generalnie nie jest lekko prowadząc firmę w Norwegii, znaczy nie, inaczej. Jakbym prowadziła firmę w Norwegii typowo taką powiedzmy czy usługową, czy jakąś inną, która by świadczyła usługi lub też sprzedawała coś dla Norwegów, to prowadzi się bardzo lekko, miło i przyjemnie. Ale w momencie, kiedy prowadzi się firmę w Norwegii, a dla Polaków, tak? Jest troszkę gorzej, a powiem ci dlaczego. Co to znaczy? Tak jest gorzej, bo Norwegowie są dość opieszali, są bardzo mocno wyluzowani, u nich w ogóle z niczym nigdy nie ma problemu. Oni wszystko gubią, zapominają, nie notują, zmieniają zdanie, są nie do końca poinformowani, a informują i tak dalej, i tak dalej. I generalnie dla mnie osobiście nie byłoby problemem to, ponieważ gdybym prowadziła firmę dla Norwegów, bo kiedy na przykład Norweg mnie coś zapyta i ja to załatwiam przez 6 tygodni i kiedy Norweg się dopytuje, kiedy to załatwisz i ja mu mówię, wiesz co, powinnam to załatwić już 3 tygodnie temu, no ale wiesz jak jest w Norwegii, no nie mogę tego załatwić, bo jakaś pani poszła na urlop, bo inna pani urodziła, bo jeszcze inna pani na przykład nie mogła teraz rozmawiać, bo ma wolno i tak dalej, i tak dalej. No to Norweg by powiedział, a no wiesz, no to rozumiem, no to poczekamy, no na to czekamy, no i tak czekamy sobie 10 tygodni, tak? Mhm. Niestety pracując z nami, Polakami, wiedząc, znając nasz temperament, niecierpliwość i wiadomo, że Polak jak idzie do urzędu, to nakrzyczy i pani urzędniczka od razu zmienia front i szybciutko wszystko załatwia, albo załatwia za pieniądze, no bo niestety taka jest rzeczywistość. W Norwegii tego nie ma. W Norwegii na wszystko należy poczekać. Jak to się dzieje, no i to działa w dwie strony. Na przykład jak mamy do zapłacenia podatek i jakaś jest sprawa niewyjaśniona,
to oni też czekają, tak? Oni czekają, bo nie rozumieją, że mamy jakieś problemy. Niestety, pracując z Polakami, my Polacy wszystko chcemy szybciutko i czasem nie jesteśmy w stanie, szczególnie jak ktoś krótko mieszka w Norwegii, no to nie jest w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe, że zasiłek na przykład na dziecko załatwia się 2,5 roku albo 3 lata, tak? Chociaż powiedzmy, że teraz się to zmienia, bo ja zauważam naprawdę, że na przestrzeni lat to się bardzo zmieniło. Norwegowie zaczynają być troszkę bardziej... Może też to wynikało z tego, że Norwegowie gdzieś tam tych przepisów dla obcokrajowców tak dobrze nie znali. No z racji tego, że ta ilość Polaków w Norwegii się zmienia i bardzo mocno się powiększa i bardzo szybko się powiększa, to i Norwegowie gdzieś tam, ponieważ to nie jest głupi naród, tak? To są bardzo mądrzy ludzie. Absolutnie. Tylko oni są troszkę powolni, ale i troszkę tacy... W Norwegii wiele rzeczy się załatwi bez dowodu osobistego, bez jakichś tam dokumentów. Dużo rzeczy dzieje się na słowo, także na przykład w Polsce, kiedy przychodzi komornik, no to trzeba mieć wszystko na piśmie, tak? A takie trzeba... sprawy też masz? Takie typu, że do Polaków komornik przychodzi i mówią do ciebie, ej Aniu, pani Aniu, proszę nam pomóc, tu komornik przychodzi? Oczywiście, tylko że z komornikiem norweskim można porozmawiać na telefon i mówi się tak, wiesz, on zapłaci, tam za 2 tygodnie wam wpłaci jakąś tam część pieniędzy i komornik mówi, aha, no dobra, no to zanotowałem. No i to się tak bywa w Norwegii, naprawdę, przysięgam, to tak jest, ale w Polsce tego nie ma, jest pewnie nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. W Norwegii jeszcze tak jest, aczkolwiek nie wiem, czy to jeszcze tak długo będzie, bo jest gro ludzi, którzy takim podejściem norweskim do nas Polaków nas zaskakują i ludzie uczciwi, honorowi szanują to i starają się wywiązywać, choćby z racji tego, że zostało im powierzone jakieś zaufanie, starają się wywiązywać z pewnych rzeczy i podchodzić do tego bardzo uczciwie, no ale niestety jest gro osób, które to wykorzystują, tak? Wykorzystują jakąś takie norweskie zaufanie, taką norweską opieszałość i to wykorzystują i to jest bardzo przykre. I w naszej firmie bynajmniej, kiedy ja dostrzegam takie sygnały, no to niestety ja zawsze kończę współpracę z takim klientem, bo no nie popieram tego, a no jesteśmy, nasza firma jest po to, żeby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, a nie pomagać takim, którzy chcą kombinować i którzy próbują coś wykorzystać, gdzieś wyrwać, jak to niektórzy mówią, wyciągnąć. Tego nie robimy i tym się nie zajmujemy. Z racji też mojego sumienia i z racji tego, że bardzo lubię Norwegów, mam wielu przyjaciół i uważam, że fajnie się tam żyje i można fajnie żyć, tylko trzeba chcieć i troszeczkę okazać właśnie uczciwości, honoru, jakiegoś szacunku dla tych ludzi, nie? Mhm. No fajnie. A wiesz co, jak długo mieszkasz w Norwegii? 7 lat. A to też nie jakoś tak bardzo długo, nie? I zobacz, jakoś się udało zrobić firmę, tak? Z jakimś sukcesem funkcjonować. Jak na to twoi znajomi w Polsce reagują, ci ludzie, którym o tym mówisz? Wiesz co? Nie wiem, normalnie. Generalnie jakoś nie wiem, no. Każdy robi coś tam swojego, tak? Każdy sobie coś tam robi, no i... Każdy jakąś pracę ma. No praca dla mnie bynajmniej to jest praca jak każda inna. I mi daje wiele satysfakcji, ponieważ lubię robić to, co robię, bardzo lubię pomagać innym i bardzo się cieszę, kiedy pomagam. Fajnie jest, kiedy są z tego pieniądze, jednakże niejednokrotnie pomagam takim osobom, które bardzo tego potrzebują i robię to nie za pieniądze. Z racji tego, że potrafię coś tam załatwić, z racji tego, że coś potrafię, gdzieś tam mam jakieś lepsze wejścia. I są sytuacje, że szukamy jakichś ludzi, na przykład, którzy zaginą, udaje im się pomóc, no i tego typu sprawy, tak? I takie rzeczy oczywiście załatwiamy za darmo, tak? Bo kiedy załatwiamy zasiłek, czy załatwiamy, rozliczamy firmę, prowadzimy księgowość i tak dalej, no to wiadomo, że robimy to za pieniądze, bo komuś też to przynosi pieniądze, ale są sytuacje w życiu, kiedy ktoś potrzebuje pomocy i nie dla profitów, nie dla jakichś tam wartości finansowych, tylko z jakichś innych powodów i wtedy właśnie, i wtedy zawsze, kiedy ktoś się zgłosi, to zawsze pomagam, udzielam się w jakichś tam różnych sprawach, bo mam takie możliwości i uważam, że też nie wszystko za pieniądze. A jak się żyje na przykład w rodzinie? Bo ty masz rodzinę, masz dzieci i łatwiej jest takim ludziom w Norwegii niż w Polsce?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie jakieś... tak. No pytaj. No, no nie wiem, czy jakoś państwo, ta skóra ma jakąś politykę w ogóle z tym związaną, ze skóraniem rodzin? Nie, może nie tak. Jeśli chodzi o wartości finansowe i warunki finansowe, wiadomo, że jeżeli dwoje ludzi pracuje i zarabia w Norwegii, to wiadomo, że jest dużo, dużo łatwiej, niż jakby miała pracować tylko jedna osoba, tak? Bo koszty życia, utrzymania w Norwegii są dość duże. Jeśli chodzi o zasiłki i pomoc rodzinie, no to powiedzmy, że jest wiele rzeczy, które na pewno są lepiej rozwiązane niż w Polsce, ale tak, no zasiłek rodzinny na każde dziecko się dostaje w Norwegii. Jest może ten zasiłek... Jaki jest wysoki? Taki zasiłek? 970 koron to jest na jedno dziecko i to jest na dziecko od pierwszego, od, przepraszam, od urodzenia do 18 roku życia, bez względu na to, czy się uczy, czy nie. I jest jeszcze taki jeden zasiłek, dostaje się go pomiędzy pierwszym a drugim rokiem życia. Ten zasiłek jest w wysokości 5000 koron przez bodajże pół roku, później trochę on się zmniejsza. I ten zasiłek jest skierowany do rodziców, którzy mają tak małe dzieci i to jest jakby zachęta do tego, aby... Jeszcze miały tutaj więcej. Jest taka troszkę polityka prorodzinna, tak? I tutaj jednak i takie bardzo dużą uwagę przywiązuje się do tego, aby te dzieci były wychowywane dobrze, w cieple rodzinnym, żeby jakieś takie pogoni za pieniądze nie było i tak dalej, i tak dalej. Więc robi się, te zasiłki otrzymują osoby, które nie dają dzieci do przedszkola. To jest taka jakby zachęta do tego, aby siedzieć w domu z dziećmi, a nie oddawać ich do przedszkola, ponieważ te dzieci są małe, potrzebują opieki i tak dalej, i tak dalej. A mogę na to zwrócić uwagę, bo ty mówisz przez 2 lata, czyli od zera, znaczy tam od urodzenia do 2 lat, czy? Nie, przez od pierwszego do drugiego roku życia, tak? Przez rok. Ale tak się do przedszkola wtedy dzieci nie daje. Przedszkole przecież jest od 3-4 lat. Wiesz co, nie. W Norwegii jest tak, że dziecko można odbywać szkołę od 10 miesiąca życia, ponieważ do 10 roku. Tak, to jest nie ma. No co oni z takimi małymi dzieciaczkami chcą robić? Słuchaj, ja swoje dziecko też oddałam w wieku 10 miesięcy do przedszkola. I co oni robią wtedy? Weź mi to powiedz trochę. Wygląda to tak, że do 10 miesiąca życia w Norwegii mama dziecka może przebywać sobie na zasiłku macierzyńskim. W tym czasie również ojciec dziecka ma prawo do 10 tygodni zasiłku takiego tacierzyńskiego. Równolegle z mamą, tak? Także tu chodzi o to, żeby rodzice byli razem z dzieckiem, żeby ojciec też przebywał z dzieckiem, żeby ojców dzieci namawiać, nakłaniać do tego, aby pomagali żonie i tak dalej, i tak dalej. To jest temat. Oprócz tego jeszcze wtedy właśnie dziecko można oddać po 10 miesiącu życia do przedszkola. No to takie dzieciaczki. Przedszkola wyglądają tak, że one są podzielone na grupy wiekowe, tak? No i takie dzieciaczki 10-miesięczne są z dzieciaczkami 10-miesięcznymi i takimi do 1,5 roku i później są takie grupy wyższe i wyższe, tak? Czyli wiekowo te dzieci gdzieś tam są rozdzielane, nie? No ja generalnie zawsze byłam bardzo zadowolona z przedszkola w Norwegii. Nic nie narzekałam. Uważam, że jest dużo fajniej niż w Polsce, tak? Jest taki większy, powiedzmy, luz. Te dzieci są wychowywane w tych wychowaniach, no tak można powiedzieć, tak? Bo jak one są po kilka godzin dziennie w przedszkolu, no to można powiedzieć, że one są wychowywane. Więc one są w takim cieple wychowywane, przynajmniej z mojego doświadczenia, z doświadczenia znajomych, innych osób, z tego co wiem, to tam... takie ciepło jest, tak? Ciepło. No to w zimę jest bardzo dobrze, dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł, naprawdę. Szczególnie zimą. Aczkolwiek dla osób zainteresowanych z dziećmi uprzedzam, że w norweskich przedszkolach dzieciaczki obowiązkowo codziennie przebywają na dworze, tak? Czy to jest minus 5, czy jest minus 30, czy jest minus 30, to dzieciaczki obowiązkowo według programu, niezależnie od pogody, są na dworze.
A wiesz właśnie, co słyszałem od osób właśnie, dzieci, no ja znam też paru ludzi z Norwegii, to są Polacy, którzy tam wyemigrowali, świetnie sobie radzą, jeden ma firmę budowlaną, drugi ma mniejszą, trzeci też, znaczy jeden ma dosyć dużą, drugi ma mniejszą firmę budowlaną, a trzeci pracuje na etacie, ale też super zadowolony i ich dzieci mówiły mi takie coś, że one, to są dzieci w wieku szkolnym, że one są zawsze właśnie na zewnątrz, nawet przy minus tam 20 muszą być tam, nie wiem, godzinę na zewnątrz, czy tam 50 minut, nie wiem dlaczego. Nie, ale zawsze myślałem, że tak żartują i przesadzają, że tylko do szkoły nie iść, a tu się okazuje, że to prawda. Tu chodzi o zdrowie dziecka, tak? Świeże powietrze jest bardzo ważne i powiem ci, że w Polsce na przykład dzieci zimą na przerwach przebywają w korytarzu, na korytarzu, tak, bawią się. W Norwegii dzieci na przerwach wychodzą na dwór za każdym razem. I one za każdym razem, kiedy jest przerwa, one się ubierają w te swoje kombinezony, ubierają te wymiane stroje pod kombinezony, ubierają swoje kozaki i cały sprzęt. Dzieci, jak tylko spada śnieg, to jest takie, dla nas Polaków to jest takie zabawne, śmieszne, zadziwiające i jeszcze można byłoby wiele określeń na to powiedzieć, ponieważ jak tylko spada pierwszy śnieg i podjeżdżamy pod szkołę czy przedszkole, to wszystkie dzieci wysiadają z nartami, z dyskami, z snowboardami, z sankami, ze wszystkim, co jest możliwe, co będzie fajne do zjeżdżania, do jeżdżenia itd., itd. Więc ogólnie jest frajda ogromna dla dzieci i te dzieci rzeczywiście na przerwach wybiegają i one sobie na jakieś tam górki organizują, niejednokrotnie gdzieś tam rolnicy, czy tam ktoś inny jakieś tam specjalnie robią takie, ci co sypują śnieg, tam zgarniają, to oni specjalnie takie górki robią dla tych dzieci. No to dzieci z tych górek zjeżdżają, albo na nartach sobie jeżdżą po terenie szkolnym, także to jest bardzo inne niż w Polsce. Tego w Polsce nie ma, w Norwegii tak jest. Ja spotkałam się osobiście z tym, że jak moja starsza córka, to mnie bardzo zaszokowało, jak była moja starsza córka w przedszkolu, to no później już się do tego przyzwyczaiłam, ale było bodajże minus 30 stopni i dzieciaczki sobie siedziały na dworze i one tam posiłek jadły, bo o 14 jest posiłek, czyli przekąska, jakieś tam jabłuszka, taki chleb, chrupkie pieczywo z żółtym serem i z takim brązowym serem i do popicia woda zimna z kranu. I tak, w takich warunkach dzieci sobie tam codziennie na buzie z paniami piją tam zimną wodę z kranu, zjadają sobie to chrupkie pieczywo, jabłuszkami i marchewkami zagryzają, szczęśliwe, zadowolone, buzie czerwone jak u Mikołaja, no kamerat już się przyzwyczaił do tego. I wiesz co, teraz sobie już ludzie myślą, na słuchaczu, a wiesz co, rozmawiamy jak rodzice z rodzicem i to jest właśnie taka ta siła, jeżeli z dwóch rodziców i zacznie rozmawiać, dołoży właśnie do tych, którzy jeszcze dzieci nie mają, no właśnie to jest to takie miłe, że można sobie właśnie takimi informacjami powymieniać, które nie do końca jakoś mają związek z firmą, prowadzenie firmy, ale to jest bardzo ważna część życia. I to nas też pochłania, tak jak, a nie tak jak i mnie, moje dzieci, dlatego się nieraz nie dziwcie, że tak jest. A co do ciepły, co do zimna, to jeszcze mam taki, przypomniał się kawał, a zanim będzie poważnie, bo jeszcze mamy 15 minut audycji, to powiem ci taki kawał właśnie o zimie, bo tak mówię, że to świeże powietrze jest takie dobre i to zima. Były, no w czasach jeszcze komuny byli studenci, często w Polsce studiowali ludzie z Związku Radzieckiego, a nawet i z dalekiej Syberii. No i podczas, no taki student był z Syberii, pojechał sobie na święta do domu, do Syberii, no i na Syberii tak sobie, no polscy studenci mówią, a zadzwonimy do Aloszy, spytamy się co tam u niego. No wykręcili numer, zadzwonili do niego nam na Syberię. Mówią, gdzieś Alosza, co tam u ciebie słychać? No wszystko fajnie, jestem już w domu i tam świętujemy razem. A on mówi, o jak zimno jest u was? Alosza, czekaj, wezmę termometr, sprawdzę. No, minus 20. Mówi, minus 20? U nas w telewizji mówili, że na Syberii minus 45. Mówi, a tak, jakbym z domu wyszedł, to tak. Ale ma się to nijak do Norwegii, słuchaj, bo w Norwegii, w norweskich domach jest zawsze bardzo ciepło. Kominek jest zresztą, jak zapewne wiesz, a może i nie wiesz, nieodłączną częścią domu drewnianego norweskiego. Także wszyscy mają kominki, wszyscy w tych kominkach palą. No i generalnie takie kominki mają w Norwegii, że nie tak jak u nas w Polsce, tylko takie trochę inne, takie jak to gdzieś tam potocznie się mówi, kozy takie.
Taki, taki kominek niejednokrotnie daje ciepło na cały dom. Aha, także coś... nie używa się grzejników elektrycznych, tylko używa się takich właśnie kominków. I taki jeden kominek ogrzewa cały dom. Czasem przy większych domach są dwa takie kominki, czasem są na górze i na dole. Ale generalnie ogrzewają całe domy, nie? Elektryczne ogrzewanie nie jest tak popularne w Norwegii jak w Polsce na przykład. Właśnie wiesz co, teraz mówię, że będzie poważnie, bo chcę się spytać twoje początki 7 lat temu. Jaki pomysł? Moje początki. Wyjazdu do Norwegii. Wiesz co, pomysł wyjazdu do Norwegii zrodził się, ponieważ ja zawsze chciałam gdzieś wjechać. I tak wyszło, że była to Norwegia. Mogę kogoś pozdrowić? Pewnie, pewnie. Chcesz pozdrowić słuchaczy Radia Maryja na przykład. Okazji, ojca przy tej okazji, no nie mogę nie wspomnieć o tym, że wyjechałam do takich moich dobrych przyjaciół, do Ani i Andrzeja, których właśnie w tej chwili chciałabym bardzo gorąco pozdrowić i powiedzieć, że bardzo za nimi tęsknię. Oni mi użyczyli swojego mieszkania, to znaczy pokoju, tak, w mieszkaniu. Nie miałam wiele czasu na szukanie pracy, bo wiadomo, że pieniędzy się nie zarabiało, więc ja bardzo jestem ambitną osobą, szybciutko znalazłam pracę. Była to praca oczywiście sprzątanie w szkole. To Polacy ci pomogli, tak? To byli Polacy, którzy ci pomogli. Tak. Polacy. No właśnie do tego też namawiam wszystkich Polaków. Jeżeli tu nam się udało, czujemy się świetnie, to po prostu, no, nie wiem, umożliwmy to innym ludziom z Polski. No. Dokładnie tak. No i znalazłam pracę w szkole, później przyjechał mój małżonek z dzieckiem, też znaleźliśmy dla niego pracę. No i to jakoś tak się potoczyło. Mąż oczywiście pracował jako stolarz. Ja sprzątałam, trochę sprzątałam gdzieś tam jeszcze u osób prywatnych, no ale tak to sprzątanie mnie troszkę nie zadowalało, bo oczywiście wiadomą rzeczą jest, że żadna praca nie hańbi, ale ja zawsze gdzieś tam mierzyłam wyżej. Poznałam takich fantastycznych ludzi, Norwegów, no i ci Norwegowie właśnie, którzy też są moimi bardzo dobrymi przyjaciółmi, oni mnie tak namawiali do tego, żebym nauczyła się szybko norweskiego, bo ja posługiwałam się tylko i wyłącznie językiem angielskim na początku. No i tak się dosyć szybko, można powiedzieć, tego norweskiego nauczyłam. No i tak zaczęłam pomagać właśnie tym znajomym, to tu, to tam. I tak jakoś... Generalnie mnie zawsze interesowała praca biurowa i zawsze mnie interesowały jakieś przepisy i tego typu sprawy, dlatego prawo norweskie było jakby czymś, bez czego ja nie mogłam żyć, tak? Ja przez cały czas studiowałam norweskie gazety, studiowałam przepisy prawa norweskiego, strony urzędowe i tak dalej, bo ja lubię wiedzieć, więc no jak już to wiedziałam, to wiadomą rzeczą było, że ta moja wiedza była dość obszerna i była większa od wiedzy innych osób. No i tak się zaczęło i tak już później jakoś to wszystko poszło. Okazało się, że jest ogromne zapotrzebowanie na taką pomoc, a faktem jest, że tutaj czynnikiem sprzyjającym jest to, że ogromna część naszych klientów to są osoby, które mieszkają nie z rodzinami w Norwegii, tylko które zostawiają w Polsce rodziny i za tym kawałkiem chleba jadą do Norwegii i pracują w Norwegii. No i 95% tych osób posiada internet, bo kontaktują się ze swoimi rodzinami w Polsce. No i właśnie sukces tej firmy polega na tym, że wszyscy mają internet i nie trzeba się spotykać osobiście, żeby dopełnić jakieś tam formalności albo żeby skorzystać z pomocy, tylko odbywa się to głównie właśnie poprzez internet, telefon, pocztę. No i tak mówię, no większość osób właśnie, którzy są naszymi klientami, korzystają z naszej pomocy poprzez internet, no bo wiadomo, że ta Norwegia jest taka rozległa i nie zawsze można przyjechać, tak, żeby się spotkać face to face. A co, teraz tak, to były twoje początki, potem jakoś, jak wpadłeś na pomysł, żeby zrobić filmy? Bo skoro tak ci było fajnie na tej pracy, no tak fajnie może nie, bo tam mówisz, że ciągle czegoś więcej chciałaś, ale i wtedy pomysł, że jak? No tak jak ci mówię, no przychodzili do mnie znajomi, pytali się o różne sprawy urzędowe, prosili, żeby coś załatwić, pomóc. Ściągnęłam troszkę swojej rodziny do Norwegii, więc im też pomagałam. Przechodziłam przez te wszystkie procedury, takie jak ktoś przyjeżdżał, ktoś chciał założyć firmę, ktoś chciał coś zrobić. Ja te wszystkie procedury przechodziłam.
i pomagałam i dlatego w pewnym momencie stwierdziłam, że tego jest tak dużo, że trzeba zacząć się ogłaszać. I jak zaczęłam się ogłaszać na portalach internetowych, okazało się, że bardzo dużo osób dzwoni, bardzo dużo osób potrzebuje pomocy. No i tak postawiłam jakby wszystko na jedną kartę i postanowiłam się tak zająć tym całym swoim sercem. I tak poszło. I poszło. I teraz jak ta firma wygląda? Ile już masz pracowników? Na dzień dzisiejszy mam, ponieważ ja mam w ogóle firmę w Norwegii i firma w Norwegii znajduje się w Stange, siedziba. I tam obecnie w siedzibie w Stange nie mam nikogo. Ja tam dojeżdżam raz w miesiącu i przyjmuję tam klientów raz w miesiącu. W Stavanger mam oddział i tam jest jedna pracownica. I w Stargardzie Szczecińskim, ponieważ też było zapotrzebowanie na właśnie takie gdzieś miejsce, gdzie można byłoby przyjechać i spotkać się, a ponieważ z racji tego, że bardzo dużo osób podróżuje promami, więc przypływają do Świnoujścia, więc to jest bardzo dobre miejsce, bo bardzo dużo osób przyjeżdża po prostu po drodze. Tak jak jadą w Polskę, to zajeżdżają tutaj. Więc założyłam oddział w Polsce i w Polsce tutaj zatrudniam na dzień dzisiejszy 3 osoby. W Polsce, plus ja. Tak fajnie. I oni ja jeżdżę sobie do Norwegii raz w miesiącu i raz w miesiącu tych klientów tam obsługuję, umawiam, staram się tak umawiać na konkretne terminy i tam się spotykamy. I to są wtedy firmy. Biuro tak, cały czas funkcjonuje, ale... Proszę? To są firmy polskie w Norwegii, nie? Firmy Polaków, tak? Poprowadzone przez Polaków, o. To znaczy, jeżeli chodzi o tą część naszej działalności, to tak, to głównie to są firmy, które prowadzą Polacy. Mamy też parę norweskich firm, które obsługujemy. O, świetnie. Ale głównie, no tak, też mamy. Ale super, głównie nie? to są polskie firmy, które obsługujemy. No i oczywiście rozliczenia podatkowe dla osób prywatnych też, tak? No te wszystkie zasiłki to i osoby prywatne i bardzo dużą część naszej działalności, bardzo dużą częścią naszej działalności jest niestety, czego bym nie chciała, odzyskiwanie należności od nieuczciwych pracodawców, tak? To są to takie coś też robicie? Tak, robimy to i szczerze przyznam, że jest tego bardzo dużo i są to dość nieprzyjemne sprawy, nie? I to tak, ja to tak sobie obserwuję te wszystkie, ponieważ no, żeby dobrze poprowadzić takie sprawy, to musimy się zagłębiać w te wszystkie sprawy od A do Z, od samego początku do samego końca. Szkoda, no nie? I to są takie przykre sprawy i no troszkę... No za każdym razem gdzieś mi daje to trochę do myślenia, tak, bo ciężko przejść obojętnie, ale wychodzi na to, że duża część Norwegów, ja to tak odbieram, duża część Norwegów, którzy zatrudniają Polaków, po prostu robią to z premedytacją, wyzyskują, czyli przyjmują Polaka, coś tam nakręcą, nakłamią, że oni pozwolenia wszystkie zdobyli i co tam trzeba i taki Polak nie zna dobrze przepisów, nie zna i taki jest niezorientowany i tak czeka na tą wypłatę i gdzieś tam dostanie 1000-2000 koron, później już to gdzieś tam przepada, ten Polak wraca do Polski, bo już nie ma co robić w Norwegii, bo zwykle jest tak, że taki Norweg, który już chce oszukać, to on daje mieszkanie, daje wszystko i tam ten Polak wypracuje 800-900 godzin i Norweg go po prostu wyrzuca i ten Polak musi wyrzucić. No i później tak za bardzo nie ma co robić, nie? Ale Dziwne przypadki. Dużo jest takiego czegoś? Znaczy wiesz, no być może, no tak, dlatego, że tylko takie coś robisz, to być może, ale tak jakąś skalę mogłabyś powiedzieć? Nie jestem w stanie. Wiesz co, no powiem ci tak, dziennie takich przypadków wykorzystania przyjmuję około 3-4, tak? Dziennie, w skali dnia? Dziennie. O Boże, bardzo dużo, bardzo dużo. Jest dużo, ale wiesz co, też jest duża część osób, które zostały wykorzystane przez Polaków, tak? Przez takich spryciarzy Polaków, którzy... takich Polaków, no właśnie. To się rozumie tak w tym negatywnym, nie, sensie. A wiesz co, słuchajcie, jeszcze raz, audycja Firma na Migracji, mamy 20:58, a więc jeszcze parę minutek. Jeszcze jest szansa, żeby zadzwonić. Tutaj pisze Castel, my kradniemy im sprzęt, oni robią nas wała, socjalistyczny kraj. Takie podsumowanie. Macie jeszcze szansę, dlatego że no, już kończymy. Ja też mam dzieci, Ania też ma dzieci i się cieszę, że z wami jesteśmy, się cieszę, że mogę za nią też pogadać, przedstawić jej działalność, jej osobę trochę, jakby co to więcej można poczytać na stronie www.pomocwmigracji.pl.
Nie, pomoc minus w minus w norwegii.com, nie? Dobrze mówię? No powiedz, że nie. No. Nie wiem. Dobra, nie wiem, pogubiłam się. No właśnie, ja też. Troszkę. www.pomocmyślnikwymyślniknorwegii.com. Taka jest nasza strona. A ja się cieszę, że ten, że sobie wszyscy będą mogli wejść i poczytać. Cieszę się, że też tylu Polakom jednak się udaje w Norwegii, no bo skoro mówisz, że tam, powiedzmy, według takich szacunków mieszka 120 tysięcy ludzi i nie wracają, a przyjeżdżają nowi, no to czyli jest im tam fajnie. No jest fajnie. Powiem ci tak, gdyby nie ta pogoda i gdyby nie ta zima, to pewnie byłoby tam więcej Polaków, wiesz? Tylko my Polacy ze swoją mentalnością i ze swoim temperamentem niestety często po prostu wracamy i jak to tak tutaj wracają niektórzy właśnie z Norwegii i mówią, że wrócili, bo pogoda, bo brak ludzi, bo depresja i tak dalej, no to się śmieją Polacy, że tak, na pewno nie zarobił i wrócił, bo a gada głupoty, ale jest to prawdą i potwierdzam, to jest prawda. Ludzie wracają, bo łapią depresję, bo brak im przyjaciół, bo brak im ludzi wokół siebie. Niestety Norwegowie też mają taką mentalność, że oni nie są tacy otwarci jak my. My Polacy jesteśmy otwarci, gościnni, lubimy pożartować, lubimy się spotkać w swoim gronie. Norwegowie tacy nie są. Oni lubią sobie wziąć swoją rodzinkę, czyli mama, tata, dzieci, pojechać w góry na hytę, zamknąć się tam, pozjeżdżać cały weekend na nartach, wrócić i jest fajnie. I cały tydzień do pracy i później znowu na weekend wyjeżdżają. My Polacy lubimy wieczorem w piątek zacząć weekend i skończyć go w niedzielę. Wieczorem audycją firmy na migracji. Tak jest, dokładnie. A wiesz, tak. Co jeszcze... Teraz tak, o tych, bo Norwegia, znaczy tak słyszałem, znaczy czytałem, tak, najwyższy współczynnik samobójstw związanych z depresją i też wiem, że dużo Norwegów, no ja spotkam dużo Norwegów w takich właśnie bardzo ciepłych miejscach, którzy tam już byli, tam już mieszkali, to nie wiem, to była powiedzmy tam Azja, ale szczególnie właśnie Tajlandia, Singapur, tak, Stany tak, Zjednoczone, tak, Floryda, tam sami Norwedzy, no kurczę, Szwedzi, Norwedzy, mnie też zresztą tam właśnie za Norwega brali albo za Szweda, tam ci, no, same osiedla, też osiedla całe osiedla norweskie. W Stanach jest też właśnie bardzo dużo takich ludzi, właśnie szczególnie właśnie Floryda, te takie cieplejsze Stany. I co to? Co oni w Norwegii tyle zarobili, że teraz mogą sobie pozwolić na takie życie w Stanach? Czy wiesz potem... co? Powiem ci tak. Wielu Norwegów na przykład takich, powiedzmy, obecnie mają jakieś korzenie, tak? Mają jakieś spadki, mają tak jak w Polsce. Mają no tak spadki, Polsce. Mają korzenie. To w Polsce jest tego, wiesz? Ziemię w spadku dostają. Wielu Norwegów też no dobrze zarabiają, tak? Bo wiadomo, że jak Polak pojedzie do Norwegii, znam oczywiście lekarzy, którzy pracują w Norwegii, znają język norweski i bardzo dobrze zarabiają. Jednakże jak, no wiadomo, Norweg księgowy, Norweg adwokat, Norweg lekarz. Urzędnik. No, są takie zawody, tak, które, w których bardzo dużo się zarabia i nam Polakom często jest to nie dane, ponieważ nawet jak mamy dobre profesje w ręku, to niestety tego języka do końca nie znamy i nie jesteśmy w stanie tak dobrze powiedzmy zarabiać jak Norwegowie, ale Norwegowie tacy wykwalifikowani naprawdę dobrze zarabiają i stać ich na to, żeby kupić sobie dom na przykład w Tajlandii, no to... Nie, no spokojnie, przecież to jest wszystko tanie tam, w stosunku do Norwegii. Tanio, nie? Tak, w stosunku do Norwegii jest bardzo tanio, więc ich na to stać. No tak samo Stany Zjednoczone. No ale tak jak mówię też... No, ale tak jak mówię, też mają korzenie, mają jakieś, dostają spadki, gdzieś tam coś po rodzinie idzie, tak? Także to jest tak, że to są pokolenia i no tak samo jak my tu mamy w Polsce, tak? Chociaż u nas nigdy w Polsce. Chociaż jest właśnie mniej, wiesz dlaczego chciałem to powiedzieć? Ból właśnie polski, widzę jak tutaj w Niemczech jest, gdzie ja mieszkam, że tutaj jednak wszyscy coś tam odziedziczyli, coś dostali. My w Polsce, wiesz, no po komunie, nie wiem, no moje, twoje pokolenie, to jest podobne pokolenie, myśmy za wiele nie odziedziczyli, bo w tej komunie też tam nic nie było, no taka jest prawda, ci nasi rodzice, oni tam niewiele co tam zarabiali, no nie wiem, tam średnia wypłata, załóżmy tam w 81, drugim roku, to była po takim kursie czarno
ogólnorynkowym, to było kilka dolarów, no to co oni tam mieli oszczędzić, nie? No to się jakoś tam ledwo co się działo, dlatego mówię, no nasze pokolenie akurat jest tym obciążone, że przede wszystkim myśmy nic nie dostali, to moje przynajmniej, no takie pokolenie, to z tego boomu, baby boomu, czy wyżu demograficznego, jak to można naukowo nazwać, no i mamy ten problem, że teraz musimy no, jeszcze na siebie zarobić, na dzieci, na swoją przyszłość i tak dalej, i no jeszcze na jakiegoś emeryta w Polsce i nie jesteśmy w stanie, dlatego po prostu już no. Musimy sobie szukać jakiegoś innego miejsca. Albo wielu z nas to robi, no i z sukcesem. I właśnie to była taka pozytywna płyta na koniec. W razie czego jeszcze możemy kiedyś może wrócić. Jeżeli Ania byś chciała, to ktoś ja ma jakieś pytania. Ja bardzo chętnie. Ja też. Fajnie się z tobą rozmawia. Ja lubię też słuchaczy i lubię te wszystkie maile, które potem dochodzą. Do ciebie teraz pewnie też przyjdą. Są to bardzo wesołe, bym w sumie zacytował, tylko że dzięki Maćku, będę cię nadal polecał, pisze Maciej, o właśnie taki jak ktoś jak ja. Albo na przykład, to tylko z dzisiaj, bo nawet jeszcze ich nie czytałem, otwieram sobie jakiegoś innego. O, na przykład pisze Karol Szy. Dzień dobry Maćku, słucham cię z czasem podczas jazdy samochodem, bardzo fajna audycja, gratuluję, dzięki i tak dalej, zapraszam ciebie do, a mamy trochę wspólnego właśnie, a właśnie bardzo dużo ludzi pisze, mało tego, wielu już odwiedza, dzisiaj znowu miałem odwiedziny kogoś słuchacza, tutaj do Niemiec po prostu nawet przyjechał, bo chciał sobie to zobaczyć, jak się naprawdę? Te mieszkania... Tak, bardzo dużo, bo coraz częściej się ktoś zapowiada. Dzisiaj rano było świetne małżeństwo, przyjechało, no... Kierownicy, menedżerowie większej firmy też co myślą o emigracji, chcieli sobie zobaczyć, czy to tak naprawdę fajnie wszystko wygląda, czy te mieszkania, czy to wszystko tak łatwo można kupić. Chcieli zobaczyć ten, znaczy taki projekt teraz robię właśnie sklep polski, też to odwiedzili i coraz więcej jest tego. Coraz że są więcej ludzie... sklepów polskich też jest w Norwegii właśnie. No i to właśnie są również. Ludzie, którzy mają pomysły, są ludzie, którzy z Polski tak. przyjeżdżają i chcą tutaj coś osiągnąć i jest to dla... Ale pokaż mi Polaka, który nie ma pomysłów. No właśnie, no i to jest ta siła, tak? Być może to słuchaj, nie jest słabe. Ja też bym zakończyła taką anegdotą może na szybko, nie żebym się chciała tutaj nabijać, ale taka mała anegdota. Swego czasu też pracowałam u takich Norwegów, z którymi również się zaprzyjaźniłam. Pomagałam im w prowadzeniu domu, no i miałam takie zadanie zawsze, żeby tam w mieszkaniu posprzątać, ugotować obiad. No i któregoś dnia ten właśnie Norwek mówi do mnie, że oni by chcieli pizzę, żebym zrobiła na obiad. Ja mówię, że dobrze, nie ma problemu. No i pytam się, z czym ta pizza miałaby być. No i oni tam wymieniają, no a tak patrzę do tej, zagląda do tej lodówki i mówię, że można jeszcze byłoby dodać to i to i to na tej pizzy. No i ten, i ta Norweszka z takim entuzjazmem, tak, ja to chcę. A ten Norwek mówi, ojej, wiesz co, ale ja tego nie lubię. A ja mówię, wiecie co, to zrobimy tak? Że ja na pół pizzy położę tak. to, a na pół pizzy położę to. A ten tak Norwek robił. Stanął jak wryty i mówi, Boże, jaka ty mądra jesteś. Widzisz, jacy mądrzy ludzie wyjeżdżają. Naprawdę genialne to było dla nich. No i upiekła mi te pół pizzy i nie mogli wyjść z podziwu jeszcze przez tydzień, że można było zrobić pizzę pół na pół. Ja taką muszę to i taką, nie? Ale to jest też taka anegdota, ale już na fakcie tutaj jest takim gospodarzem domu, nie wiem jak to powiedzieć, no housemeistrem, taki pan anioł polski, no to wyrzucam sobie z kominka te asze, a to jest, ja właśnie nie mogę nigdy wpaść na to. Bardzo popiół, w języku tak. norweskim podobne słowo. No i wyrzucam to. Jest napisane na śmietniku, proszę, żadnego, nie można wyrzucać gorącego popiołu. No to ja wyrzucam, bo mój nie był gorący. Mówię, mój nie jest gorący. A on mówi, nie, ale nie można popiołu. Ja mówię, tak, ale ciepłego. No ale nie powiedzieli, że zimnego nie. Mówię, powiedzieli, bo logicznie danie nieciepłego oznacza, że nie zimny można. I on tego nie mógł, znaczy trochę to trwało, żeby to zrozumiał, nie? Albo tak jak wiesz co, no. Niemcy mają na przykład na skrzynkach pocztowych, nie mają, proszę nie wrzucać reklam, gazet i tam wymieniają. Ja napisałem na swojej skrzynce, proszę wrzucać tylko listy, co oznacza mniej więcej to samo, że nie gazety i nie... Oni, ale pan jest inteligentny i mądry. No, jestem Polakiem, to taki jestem, nie? Już z natury.
Tak nam przyszło. To jest to. Dlatego ja też w swojej audycji właśnie nie mówię tego, co tam jest, jakie prawo, jakie takie rzeczy. Tak samo też te ostatnie osoby pytały, jak tam można dostać kredyt na 1% na remont czy coś. Po prostu przyślę linki, a niech oni sami sobie wymyślą, jak co można pod co podciągnąć. Tak samo tam jeden facet na przykład pisze, no ale ja bym chciał być stolarzem, koniecznie mieć zakład stolarski, a w Niemczech trzeba mieć do tego ten, jakieś zezwolenie tam na ten zawód. A ja mówię, ale co byś chciał robić? No, chciałbym takie ramki do drzwi produkować. Ja mówię, to czemu nie zarejestrujesz firmy, produkcja ramek do drzwi, a kombinujesz z tym stolarstwem i tak dalej i starasz się zezwolenia. On, ty no nieźle, i spróbuję. No i teraz, wiesz, po 3 tygodniach spróbował i mówi, no zarejestrowałem i się dało. Mówię, no to człowieku, pomyśl sobie, no to zrób produkcję, tam nie wiem, jakiś nazwij to. I, no da się po prostu, da się tylko... Da się, wszystko się da, tylko trzeba myśleć, trochę pomyśleć, nie pokombinować, nie? Tak. No my Polacy z racji tej naszej może powiedzmy biedy, tak, tutaj w Polsce, no jakiejś tam biedy strasznej nie ma, ale generalnie z racji tego, że my lubimy dobrze żyć, a często nie mamy możliwości, bo jedna praca nam nie daje możliwości, no to z racji tego jesteśmy nauczeni takiej zaradności, tak, że nie wszystko wyrzucamy, tylko naprawiamy i dużo rzeczy potrafimy wykombinować i pracujemy na 2-3 etaty, żeby jakoś ten koniec końcem ciągnąć i jesteśmy tego nauczeni, tak, a Norwegowie czy Niemcy, no niestety oni nie musieli tego robić i dlatego może nie grzeszą jakąś tam ogromną błyskotliwością, nie? Ale to no, też są jednostki, które gdzieś tam odbiegają, nie? Jak zresztą wszędzie chyba, to nie można tego też tak... No tak. Do jednego garnka. Tak, bo też by do tego nie doszli Norwedzy, gdyby byli jakieś tam zupełnie nie wiadomo jacy, nie? Słuchajcie, kończymy. Cieszę się bardzo, że byliście z nami. Moim gościem była pani Ania. www.pomoc-w-w-norwegii2i.com i się słyszymy pewnie jeszcze raz. A bardzo miło się rozmawiało. Cieszę się i pozdrawiam, do usłyszenia. Tak się kończy audycja. Brawo. Ja firma również Nemigrant. Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam i dziękuję za uwagę. I jakby co w Norwegii, to zaraz do Ani. Odzwońcie do Ani, będzie tak, problem. Tak, zapraszamy. Tak. Zapraszamy. Pozdrowienia, bye bye. Pozdrowienia. Albert, wychodzimy! No co, na kto dzwoni?